Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa drugi festiwal książki w Opolu. W naszym studiu współorganizator tego festiwalu, przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Mariola Urbaniak. Mówimy sporo o festiwalu książek, ale cały czas czytelnictwo w naszym kraju jest na coraz gorszym poziomie. Z czego to wynika? Rzeczywiście, od kilku lat odnotowujemy spadek, chociaż ten ostatni wynik, jaki jest przeprowadzonych badań przez Bibliotekę Narodową, jest o tyle optymistyczny, że się zatrzymało na pewnym poziomie. Nie ma już tej tendencji spadkowej, więc mam nadzieję, że możemy liczyć już teraz tylko na zwyżki. A to rzeczywiście problemy są różnego rodzaju. Tego odejścia od książki, myślę, że dużo pracy przed nami. Bardzo dużo przed szkołą, przed rodziną, przed bibliotekami, przed mediami. Po prostu musimy inaczej myśleć. Kiedyś się nie biegało, teraz wszyscy biegają. Kiedyś się nie jeździło na rowerze, teraz wszyscy jeżdżą. Z czegoś to wynika. Po prostu stała się moda. I myślę, że jest mnóstwo ciekawych pomysłów na to, żeby zainteresować książką. Czyli może być tak, że teraz się nie czyta, ale na przykład za 5-10 lat będzie się czytało, bo to będzie modne. Tak. Myślę, że tak. Myślę, że to w tym kierunku powinno pójść, bo tak widzimy, tak wygląda patrzenie na wolny czas, na zainteresowania. No, chociażby jedna rzecz też jeszcze o kuchni. Kiedyś się nie mówiło o kuchni, prawda? Teraz wszyscy gotują, piszą blogi, programów jest mnóstwo. Też moda. I ja myślę, że osoby, instytucje odpowiedzialne za to już wyciągnęły wnioski i już małymi krokami, chociaż coś się zaczyna dziać, że ta tendencja spadkowa została zatrzymana. Na przykład festiwale książki, tak jak ten, który odbywa się w Opolu, może pomóc w kolejnych latach, czy w perspektywie kilku lat z podniesieniem tych statystyk dotyczących czytelnictwa? Myślę, że tak. Festiwal jest atrakcyjny. Jest mnóstwo znanych postaci. Czytelnicy lubią spotykać się z autorami. Na pewno to będzie miało znaczenie. Na pewno. Z tych danych przeprowadzonych badań przez Bibliotekę Narodową, o których pani wspomniała, wynika, że 63% ankietowanych nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki. Tak. To wydaje mi się niemożliwe, ale jednak. A jednak, tak rzeczywiście takie wyniki są. Myślę, że jeszcze takim też strasznym wynikiem jest dla mnie, jak wygląda czytelnictwo wśród młodzieży uczącej się w liceum i studentów. Tam okazuje się, że ponad 40% też nie przeczytał ani jednej książki, kiedy to jest okres edukacji, kiedy powinni sięgać po książki. Oni deklarują, że nie, więc to rzeczywiście są złe wyniki i nad tym trzeba bardzo, bardzo poważnie pracować. No właśnie, tylko 10% ankietowanych w ubiegłym roku przeczytało 7 lub więcej książek w ciągu całego roku. To chyba smutne dane, jeżeli chodzi na przykład o przedstawiciela biblioteki. Tak, ale z kolei jak my bierzemy pod uwagę naszych czytelników, naszych użytkowników, mamy liczbę wypożyczeń, mamy liczbę czytelników, liczbę odwiedzin, my to wszystko również rejestrujemy, chociażby ze względu na wymogi Głównego Urzędu Statystycznego, ale też i dla nas, po prostu my w ten sposób sobie sprawdzamy nasze wyniki pracy. I zarejestrowanych w Opolu jest w naszej bibliotece, w Miejskiej Bibliotece Publicznej 37 tysięcy czytelników. To są użytkownicy, tak jak pani też tego słowa użyła, bo to są często osoby, które niekoniecznie wypożyczają, ale korzystają z czytelni internetowych, z czytelni tradycyjnych, czytają prasę. Mhm. Więc to są takie osoby, skorzystają z mediateki, czyli wypożyczają filmy, audiobooki. Jeszcze też trzeba wiedzieć, że audiobooki również są wliczane jako książki, liczone przez Bibliotekę Narodową w tych badaniach. One są też traktowane jako przeczytana książka. Z tych 37, pani powiedziała, tysięcy zarejestrowanych użytkowników biblioteki, wiadomo, ile z nich faktycznie czyta? Tak, to jest blisko 28 tysięcy, są tak zwani aktywni, my to w naszym żargonie bibliotecznym tak nazywamy. To jest czytelnik, który wypożyczył co najmniej jedną książkę w roku.
czyli 28 tysięcy z tych 37 to są tak zwane aktywni, którzy skorzystali z naszego księgozbioru. Z danych Biblioteki Narodowej wynika, że w ubiegłym roku po raz kolejny spadła liczba użytkowników bibliotek. Na 100 mieszkańców 16 osób korzysta z bibliotek według tych danych Biblioteki Narodowej. To w Opolu, z tego co pani mówi, te statystyki są znacznie lepsze niż jeżeli chodzi o kraj. Tak, zdecydowanie. My mamy lepsze, to znaczy, to też trudno powiedzieć jak w Opolu, prawda? My mówimy o naszej bibliotece. Z której korzystają Opolanie, ale nie wszyscy. Mhm. Nie wszyscy, prawda? Więc... Ale też nie tylko mieszkańcy miasta mogą być zapisani. Tak, oczywiście, bo to są też często studenci, którzy są spoza Opola, ale statystyka ma to do siebie, że w ten sposób się podaje wyniki. Więc liczbę czytelników na 100 mieszkańców mamy 31 czytelników na 100 mieszkańców jest, więc... Czyli prawie dwa razy tyle, co w skali całego kraju. Tak, mówią tak, badania. Tak, no to jest chyba świetny wynik. Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców mamy prawie 19 wypożyczeń. Mhm. Czyli każdy z tych 100 mieszkańców to 19 książek zostało wypożyczonych na 100 mieszkańców. Tak wygląda ten wynik. To co w takim razie robi Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, że te statystyki są u nas lepsze niż to, co pokazuje Biblioteka Narodowa, jeżeli chodzi o stan czytelnictwa w całym kraju? Na co dzień oczywiście wydaje się, że to jest praca przy ladzie, podawanie książek, ale my rzeczywiście z tyłu gdzieś pracujemy cały czas na rzecz czytelnictwa, upowszechniania czytelnictwa. To są takie codzienne prace, ale to są też takie dni od święta, jak festiwal, jak Opolska Jesień Literacka, jak Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. W tej chwili jesteśmy już po raz 16 zorganizowaliśmy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom razem z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom. Więc właściwie ciągle i takie cykliczne mamy imprezy, które się organizuje właśnie rok do roku, a oprócz tego są takie prace codzienne. Przychodzą grupy na głośne czytanie, przychodzą grupy na zajęcia edukacyjne, na spotkania autorskie, co jest bardzo cenne dla czytelnika młodego, taki bezpośredni kontakt z autorem, kiedy potem może wyjść z tą książką, z dedykacją. To już potem sobie w domu celebrują. Ale też sporo działań jest skierowanych do dzieci, do tych najmłodszych. Czy to jest robione po to, żeby od małego przyzwyczaić do książki, do tego, że czytanie jest fajne? Tak, jak najbardziej. To o to chodzi, żeby od najmłodszego okresu przyzwyczajać do książki, do systematyczności, do tego, że książka to jest naturalna rzecz. Tak jak jemy śniadanie, tak i poczytamy sobie. To jest bardzo naturalne i bardzo, bardzo dobrze wpływa na rozwój dzieci w przyszłości, kiedy to jest rzecz naturalna. W tych badaniach Biblioteki Narodowej wychodzi właśnie, że dlaczego nie czytamy, bo po nowe technologie sięgamy do internetu, a już w świecie wiemy, że kraje, które są technologicznie rozwinięte, w tych krajach się więcej czyta. To musi iść równolegle, dlatego że czytanie jest najprostszą formą ćwiczenia umysłu, ćwiczenia mózgu. To jest tanie, to jest po prostu za darmo, bo nie trzeba nawet kupować tych książek, tylko je wypożyczyć można w bibliotece. Chociaż bardzo ważne jest, żeby dzieci miały swoją biblioteczkę, żeby się utożsamiały. Nie musi to być duża, ale że mają ten swój kącik w domu, a korzystanie z biblioteki uczy dodatkowo jeszcze systematyczności, odpowiedzialności za dobro wspólne, czyli wiadomo, że książka jest dobrem wspólnym, należy ją oddać w idealnym stanie. To jest dodatkowa rzecz, którą dzieci można dzięki korzystaniu z biblioteki nauczyć. Powiedziała pani, że czytanie wpływa na rozwój dziecka. W podobnym duchu prowadzone są akcje związane na przykład z ruchem, sportem i bieganiem, czyli można powiedzieć, że czytanie jest tak zdrowe jak bieganie. Ale oczywiście. Biegając ćwiczymy mięśnie, a czytając, bardzo istotny mięsień w cudzysłowie, mózg ćwiczymy jak najbardziej. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na drugi festiwal książki w Opolu. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Pogoda sprzyja, świetnie to wygląda. Właśnie przeszłam przez Plac Wolności, obejrzałam sobie stoiska. Bardzo dobre ceny mają wydawcy. Wiele spotkań, wiele ciekawych rzeczy dzieje się na scenie i w bibliotekach. Warto zajrzeć do programu i znaleźć coś dla siebie. Tak. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej była państwa i moim gościem. Dziękuję. Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.